wybrałam dzisiaj takie zdjęcie, z którego będę chciała wyciąć to drzewo. Chcę usunąć te elementy, które są w tle, bo będę chciała je wykorzystać do różnych innych prac. Dodaję kanał alfa. Teraz, żeby było mi łatwiej pracować, to sobie zmniejszę. Wykorzystam narzędzie odręcznego zaznaczania. A ponieważ chcę wyciąć to drzewko, żeby zostało, no to jest dosyć prosta sprawa z tym wycięciem, więc zaznaczam sobie po linii tego drzewa. Teraz kawałek tego piasku chyba bym sobie zostawiła. Zaznaczam sobie do punktu wyjścia. Wciskam klawisz Enter Del i już mam tę część usuniętą. W podobny sposób postępuję w przypadku tej drugiej części, bo akurat chcę usunąć po prostu te elementy, które według mnie tutaj są zbędne. Tu sobie przejdę tak i również zaznaczam Enter Del. I już bardzo ładnie mi się to usunęło. Teraz, żeby sprawdzić, że wszystko mi się dokładnie usunęło, to sobie stworzę dwie warstwy. Jedna warstwa to będzie warstwa biała, kontrolna, a druga warstwa to będzie warstwa czarna. Warstwę czarną utworzymy, dodając kolejną warstwę białą i na tej warstwie wybiorę sobie kubełek. Tu przełączę na kolor czarny, OK, i zaznaczę kubełkiem. Już mamy warstwę czarną. Teraz z powrotem tu przechodzimy i mamy warstwę czarną. I teraz, jak pod warstwę czarną podłożę to nasze zdjęcie, to widzę, że nie ma tutaj jakichś uchybień, więc ono zostało prawidłowo wycięte. Warstwa biała również, nie widać żadnych tam uchybień. W związku z tym widać, że wszystko zostało ładnie wycięte. Teraz przechodzimy ponownie na nasze zdjęcie już z wyciętą warstwą. I co jeszcze powinniśmy zrobić? Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy to zdjęcie wykorzystać w jakimś celu, to musimy je wyeksportować. Robimy to w ten sposób. Plik, wyeksportuj jako. Możemy sobie tutaj nadać swoją nazwę, możemy nadać nazwę taką, jaka była. Tylko musimy pamiętać, żeby to było nie JPG, a rozszerzenie PNG. I wtedy po prostu mamy już ten projekt zapisany tego zdjęcia i będziemy je mogli wykorzystywać wszechstronnie. A jak to zrobić, to potem pokażę. W tym celu ze swoich zasobów zaimportowałam takie zdjęcie, które kiedyś zrobiłam w górach i podłożyłam pod to, które służy nam jako baza. I zobaczmy, jak fantastycznie się skomponowało to drzewo z tym całym zdjęciem, które jest w tle. A teraz podłożę jeszcze kilka innych zdjęć i zobaczymy, jak będzie się zmieniał charakter tego zdjęcia z innym tłem. Wybrałam kilka zdjęć zrobionych w Polsce i na świecie i one służą jako podkład pod tę naszą pracę, pod to wycięte drzewo. Jeżeli któraś z prac nam się podoba, to musimy ją zapisać przez wyeksportuj jako i nadajemy tutaj już rozszerzenie JPG. A to kolejne zdjęcia, które podłożyłam pod naszą pracę. Jeżeli chcemy którąś z nich zapisać, to oczywiście eksportujemy je jako JPG.
podłożyłam pod naszą pracę zdjęcie lasu, które kiedyś tam wykonałam na roztoczu, ale zauważyłam, że drzewa na tym zdjęciu są troszeczkę przekrzywione, więc chciałabym to troszeczkę poprawić. W tym celu użyję narzędzia obrót i obrócę tak, żeby po prostu te drzewa były w pionie, a potem użyję skalowania. Zauważamy, że po obrocie zostały nam takie elementy przeźroczyste na rogach. W związku z tym musimy je przeskalować, żeby nie wyszły nam tam potem po prostu śmieci. Dlatego to zdjęcie należy przeskalować. Po przeskalowaniu już tę nową pracę warto sobie zapisać jako nowy obraz. Dzięki temu uzyskaliśmy bardzo fajny efekt. Z jednej strony wyprostowane zdjęcie, a z drugiej ciekawą kompozycję z nałożeniem dwóch zdjęć na siebie. Jeżeli nasza praca jest zadowalająca, to nie zapomnijmy jej zapisać przez wyeksportowanie jako JPG. Wyglądało nasze oryginalne zdjęcie, a to nieliczne efekty naszej pracy. Poeksperymentowaliśmy tym razem z fotomontażem, obrotem, skalowaniem i innymi narzędziami. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.